Wbrew zdrowemu rozsądkowi postanowiłem tegoż samego dnia nagrać jeszcze jeden, czwarty już odcinek z kolejnej randomowej misji. Pomarańczowi. O, ile tarcz możemy zdobyć na tej misji? Tylko jedną, tak? A jakbym wczytał sobie grę, to może by wyszły mi dwie? Czy nie? O tam! Spadam! O tam! Tak. Zabij go! O tam! Ktoś ty? Ustawić się! Co on tam robi? No i nie będziesz wydawał rozkazów, dziadkiem. Wracaj! Kryć się! Ale mają łuki! Wywołajmy naszych. Broń się. Broń się. Pojechać oczywiście, że tak. Kryć się! Mają łuki! Jeszcze ci pokażę, zobacz. O, ten żyje. Ktoś ty? Broń się. Broń się. Powoli! Jeszcze zobaczysz. Broń się. Broń się. Żaden z ciebie mocarz. Kto teraz? Boże, przecież kazałem atakować i co? Jeszcze zobaczysz! Chodź! Stać! Jeszcze ci pokażę, zobaczysz! Teraz tych spuścimy. Nie wiem, czy oni coś zrobią tutaj dobrego. Możemy zabić gościa. Zaraz! Tam są wrogowie! Teraz może się mały dom przydać. Się. Dopadnę cię! Już możesz. Ktoś ty? Słodki. Co on tam tak leży? Zaraz! Tam są wrogowie! Do ataku! Dobrze. Robin Hood z nim będzie walczył, a mały John go położy na ziemię. Broń się! Broń się, bandy! Zaraz! Tam są wrogowie! Boisz się, co? Słodkich snów. Matko! No, chodź, malutki. Chodź! I tego. I my w tym czasie możemy... No, chodź, malutki. Tam kto? Ktoś... Myślałem, że możemy pozbierać strzały, ale... No, chodź, malutki. I też nie. Misja zakończona. Jednak musimy zabrać te strzały, żeby zdobyć ostatnią tarczę i nie musieć już robić nic w takim razie, nie? Potem... W każdym bądź razie zaliczyło, także nawet jeżeli teraz jakiś ziom wstanie, to się nic nie stanie, nie jest zaliczony. Jeszcze nie wszystkie, jeszcze jedna tam jest. Sukces! Kto stoi na górze tym razem? Całe szczęście nikt. To Robin jest trochę ranny. Uzdrowimy go. Miło z twojej strony, ale radziłem sobie. Dobra, co tam? Ostatnie oddziały Jana zostały pokonane. Jego armia jest ledwie cieniem tego, czym była. Książę zachował się jak na tchórza przestało i schronił się w Nottingham. Zwycięstwo jest bliskie. Książę Jan został pokonany. Wraz z niedobitkami wojsk wycofał się do Nottingham. Tylko Robin i jego wesoła kompania mogą wedrzeć się do kryjówki szeryfa, pochwycić zdrajcę i przywrócić w Anglii pokój. Niezależnie od tego, kogo Robin wybierze do tej misji, musi zadbać o jego właściwe wyposażenie. Bądź odważny, Robinie, zwycięstwo jest w zasięgu ręki. Czy to już będzie ostatnia misja w tej grze? Och, lepiej. Co tylko za drabanie. Jeżeli tak, to możemy się posilić trochę, nie? I braciszek, tak, on zawsze. O, zawsze on na misję będzie szedł. I Robin musi na tą misję też iść, bo będzie musiał pewnie pojedynkować. Stańmy zatem przy wyjściu. I zapiszmy grę.
Nadeszła chwila prawdy. Jan wycofał się do Nottingham. Robin musi go schwytać, by ten został osądzony po powrocie Ryszarda. Ludzie szeryfa rozstawili straże patrolujące ulice miasta. Trzeba będzie użyć nie lada sprytu i odrobiny przemocy, aby pojmać księcia. Tym razem startujemy wewnątrz miasta, poza naszą drużyną, która startuje poza miastem, rozpiechrzona po całej mapie tak naprawdę. No, po prostu wspaniale. Zaplanujmy sobie to. Może jakoś tak. A przez zaplanujmy macie rozumieć, trzeba wyruszyć od spodu, gdzie jest najbezpieczniej i naszymi wojownikami podejść. Mon Capitan. Wycofaj się. Nie rusza się. Wybacz, mały. No, jeszcze zobacz, malutki. Nie wiem, jakim prawem ten gość usłyszał. Smów. Ale ponieważ nie możemy ich wiązać, no to... Tu się nie może pomylić i przez przypadek kogoś innego wziąć tutaj. Kazać mu iść, nie? Chowamy te zwłoki do środka, żeby nikt nie zobaczył. Czy daleko widzą, nie? Jeszcze zobacz, pomacam cię moim cepikiem. O, szybko poszło. Gorzej, jak bohaterowie staną się ranni, tak? Trzeba oszczędzać ich zdrowie jednak. Tutaj mogę wejść? Mogę. Wejdźmy. Szeryf i książę Jan ukrywają się w swojej fortecy. Robin musi pokonać szeryfa i uwięzić księcia. Dobra, w międzyczasie możemy na przykład porozmawiać tutaj z kobietą, tak? Jeżeli tylko mały John wymyśli do niej dojście. Mój biedny brat, ta bestia szeryf, chciał go siłą wcielić do swojego wojska. Jednak w przeciwieństwie do innych młodych ludzi on odmówił i za to został wtrącony do więzienia. Co się z nim teraz stanie? Czy nas to w ogóle obchodzi? A ty, milordzie, co tam rzekniesz? Jeszcze jeden kapitan tu jest. Oni naprawdę daleko widzą. Aj, konny, dawno konnego nie było, nie? Tak, książę Jan jest tutaj na zamku. Nottingham pod ochroną szeryfa. Widziałem, jak któregoś dnia przybył pod eskortą czarnych rycerzy. Z tego, co słyszałem, zamknął się w najlepiej strzeżonej komnacie i ciągle w niej siedzi. Ujawni się to teraz? U góry. Ale się nie ujawniło. No dobra, czyli co? Czyli trzeba do tego pierdla tam wejść. Tutaj znaczy się, tak? Jest to pierwsze zadanie. Dzień dobry, mogę tego chyba pojechać. Słodkich snów. W miarę bezkarnie. Z tym, że żeby on nie wstał, to trzeba go zabić. A to takie bezkarne już może nie być. Spróbujmy jeszcze tego. Słodkich snów. Komendant idzie, nie? Ale nie powinien zobaczyć. Dobrze, będzie walka. Chodź, pomacam cię moim cepikiem. Zaczekaj! Chodź, pomacam cię moim cepikiem. Chodź, pomacam cię moim cepikiem! I zwycięstwo nad przeciwnikami.
domu giną po cichu. Krwawią cicho. Dobrze, gdzie jest konny? Jest daleko, jeszcze nie wraca, także możemy teraz tego pokonać. Śpij spokojnie. No bo nie mogłem go jednak pokonać bezkarnie. No, chodź malutki. Chodź, pomacam cię moim cepikiem. Śpij spokojnie. Ten, o, pojechaj. Lecz konny teraz przyjdzie tutaj, nie? Trzeba o tym pamiętać. Boże, kolejny konny, no nie. Hej, zaczekaj! Ktoś tu jest? Nic nie poczułem. Nic nie poczułem. Chodź! Szyk, nic nie poczułem. Kurde, ten konny chyba nie wiedział. Ha! I będzie koniec mojego Johna. Rusz się! Dostałem go! Mam go! Po prostu kurde masakra. Patrz! Człowiek na ziemi! Odusi go. Ktoś ty? Chodź, pomacam cię moim cepikiem! Słyszę. Za nas chodź, dwóch! Chodź, pomacam cię moim cepikiem! Nic nie poczułem, nic nie poczułem, nic nie poczułem! Ha, ha, ha! Za nic nie poczułem! Może w tą stronę, co? Rusz się! Bądźmy rozsądni! No dno, nie? Dno, po prostu dno i muł i błoto. Wszystko spieprzone jeszcze raz. Najpierw komendanta. Po co ja się do tego więzienia pchałem? Powiedziałem coś, że tam nie trzeba iść, nie? I się wepchnąłem tam. I się ten konny wziął tutaj z dupy w ogóle, przecież go nie było tam, nie? Nie. Wróć. Wróć. Ale wciąż nie rozumiem, czemu tamten słyszał bicie tutaj. Nie pojmuję. No tak, bo ten się przecież obraca. Zabra, śpi spokojnie. A teraz były krzyki, płacze i nikt nie zauważył, nie? Niepojęte. Niepojęte. Wybacz, mały. Co on wyprawia? Co? Jeszcze zobaczysz. Chodź, malutki. Chodź! Wybacz, mały. Pomocy! No, chodź, malutki. Wybacz, mały. Dobra, zabić ich. I tym razem zapiszę grę. 51B. Tak, tego gościa już nie ma, co miał te wykrzyki nad głową. Zresztą, po co nam on? Wybacz, mały. Podnieś go. O, wrócił. No to skoro wrócił, to porozmawiamy z nim. Już wiemy, co mówi. Oddawać kamerę, kontrolę nad kamerą. I zapiszemy jeszcze raz. Zatem. Kto tu chodzi? Komendant? Oczywiście, że konny. Duch człowieka zmienił się w konia. A zatem Willem Szkarłatny. Ktoś ty? Mów mi jeszcze zobacz, pomacam cię moim cepikiem. I chodźcie tu wszyscy.
Stać! Ej, zaczekaj! Chodź, pomacam cię moim sepikiem! Jest tam kto? Chodź! Opanuje się. Zadowolony? I zabijamy. A no tak, przecież tutaj zaraz konnica przyjdzie i zobaczy trupa, nie? Ściągniemy go z tego miejsca, zatem niech nie prowokuje wrogów. Dobra. Aby fabuły stało się zadość, obawiam się, że musimy porozmawiać z tą babką na moście, tak? Powinien się to udać zrobić w miarę bezkarnie, zrobimy to tym szybszym bohaterem. Ten konny tak wygląda, jakby on okrążał po prostu tutaj teren. Nie idziemy tam, bo on nas zobaczy. A jeszcze tutaj jest facet. No dobrze. Czy wiesz, że ten stary Munch należał kiedyś do straży króla Ryszarda? Odkąd odmówił złożenia przysięgi i wierności księciu Janowi, musiał zacząć żebrać, biedaczek. Tak mi go żal. Ale jeśli chcesz informacji o książęcej straży, to właśnie z nim powinieneś porozmawiać. Kolejny żebrak Imperium Galactica. Widziałem cię! Chodź, pomacam cię moim cepikiem! Zgiń! Żegnaj! Miejscowa ludność nam pomogła. Teraz szybko tutaj przejdziemy. I tu. No i to więzienie można zbadać w końcu teraz, nie? Zapisz grę. No tędy nie wejdziemy, trzeba będzie z boku, nie? Ale to spoko. Uda się. Powinno się udać. Stupczaj stąd. Trzeba tak. I tak. Ktoś ty? Śpi spokojnie. Co on wyprawia? Chodź, pomacam cię moim cepikiem. Dobra, wchodzimy. Nie wiem, gdzie jest ten koń, on może się w każdej chwili tutaj pojawić. Zaraz chyba właśnie wyjdzie. Do środka, zatem. Stać! Chodź, pomacam cię moim cepikiem! Powoli! Obredy! I kto teraz zginie? A masz! Nie! No i nie wskrzesimy już małego Johna, będzie leżał, nie? Ktoś ty? Chodź, pomacam cię moim cepikiem! O! Tutaj? Jeszcze zobacz! Proszę się, to nie tuszowiec. Pomacam cię moim cepikiem! Nie mam tego w umowie. I tutaj potrzebny jest tak, czyli trzeba kurde wyjść po prostu... Przejść przez całe miasto. Przez całe miasto trzeba przejść. Posłuchajmy zatem. Czy coś usłyszymy? Nie sądzę. Dokładnie. Możemy zatem jedno koniecznie to wziąć akurat. Zauważyłem, że jesteś się kręci. Coś jeszcze? Mój panie, nic. Ci patrzą się na Robina, nic nie widzą. No dobra, no ale można tych teraz załatwić, nie? Teoretycznie. Zapiszemy zatem grę. I przed podjęciem kolejnych kroków zrobimy przerwę.